nasi studenci organizują konferencje naukowe, w związku z tym publikują książki z treścią. Zbiory. Biblioteki współczesne są bibliotekami hybrydowymi, czyli mają zbiory drukowane i zbiory elektroniczne. Problem, jak te zbiory podzielić, jak przygotować właściwą ofertę, jak je zakupić, jak dowiedzieć się od pracownika naukowego, od studenta, czego on oczekuje. Jesteśmy również biblioteką publiczną, do nas przychodzą czytelnicy z miasta Lublina, przyjeżdżają również do naszych zbiorów czytelnicy z innych ośrodków naukowych i z innych bibliotek, więc trzeba tak dobrać tą ofertę, żeby mieli po co przyjechać. Bardzo ważnym elementem, bez którego trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie naszej alma mater, jest biblioteka. Dobrze się stało, że dzisiaj przywołujemy postać ojca Gustawa, który odegrał wybitną rolę, jeśli chodzi o rangę naszej biblioteki, zatem rangę uniwersytetu także. Uroczystość dzisiaj, odsłonięcia jego płaskorzeźby i otwarcie tej wystawy dokona magnificencja ksiądz rektor. Myślę, że ten dzień ta konferencja i te wszystkie uroczystości dodatkowe wpisują się w stulecie Uniwersytetu, bo 25 lat pracy ojca Gustawa funkcjonuje nadal. To znaczy my wszyscy z niego czerpiemy. Stworzył dzieło swojego życia i dzieło, z którego naprawdę korzystają kolejne pokolenia i myślę, że era Gutenberga się nie skończy.